prostokąt 1 jest o puste pole, metrów puste pole niż prostokąt 2. No to spójrzmy na te prostokąty. Prostokąt 1 ma długość 3 metry, prostokąt 2 ma długość 9 metrów. No to prostokąt 1 jest, jeżeli porównamy trójkę z dziewiątką, to różnica wynosi 6. Jest o 6 metrów krótszy, 6 metrów krótszy niż prostokąt 2. I widać to na tych obrazkach, bo odcinek 3 metrowy jest o 6 metrów krótszy niż odcinek 9 metrowy. 6 metrów. No i na pewno nie wpiszemy tutaj, że jest dłuższy, bo prostokąt 1 ma zdecydowanie mniejszą długość. Jest na pewno krótszy niż prostokąt 2. Zróbmy jeszcze jakieś podobne zadanie. Linia 1 ma długość, puste pole, centymetrów. Możemy ją zmierzyć. Linia 1 ma długość 9 cm. Linia 2 ma długość puste pole cm. Linia 2 ma długość 5 cm. Linia 1 jest o puste pole cm puste pole niż linia 2. Linia 1 ma długość 9 cm, a linia 2 5 cm, czyli jest dłuższa o 4 cm. I widać to na rysunku, żeby przejść z końca linii 2 do końca linii 1, musimy dodać 1 2 3 4 cm. No to zróbmy następne. Trójkąt 1 ma podstawę o długości puste pole cm. Mamy linijkę i mierzymy 3 cm. Trójkąt 2 ma podstawę o długości puste pole cm. Trójkąt 2 ma podstawę o długości 5 cm. Trójkąt 1 jest o puste pole cm. Puste pole niż trójkąt 2. Trójkąt 1 jest o 2 cm krótszy niż trójkąt 2. 3 to o 2 mniej niż 5, czyli jest o 2 cm krótszy niż trójkąt 2. I widać to gołym okiem, bo trójkąt 1 jest po prostu mniejszy od trójkąta 2 i w związku z tym ma krótszą podstawę. O ile krótszą ma podstawę? O 2 cm, bo taką otrzymamy różnicę, jeżeli porównamy trójkę z piątką. Zróbmy jeszcze jedno. Prostokąt 1 ma długość puste pole centymetrów. Patrzymy tutaj, ma długość 9 cm. Początek linijki, tu gdzie jest 0, przykładamy na początku prostokąta, a z drugiego końca odczytujemy wartość w centymetrach. Prostokąt 2 wygląda na to, że jest długi na 6 cm. W takim razie prostokąt 1 jest dłuższy i jest dłuższy o 3 cm. Niż prostokąt 2. 9 cm to o 3 cm więcej niż 6 cm. Jest o 3 cm dłuższy niż prostokąt 2. Prostokąt 1 jest dłuższy. Nawet na pierwszy rzut oka. No i zrobione.